nie milkną informacje o tym, co dzieje się na, gdzie od kilku tygodni koczują uchodźcy m.in. z Afganistanu. W sprawie kryzysu na granicy wypowiada się coraz więcej osób publicznych, a ich słowa w większości odbijają się szerokim echem w sieci. Tak było na przykład w przypadku krytycznych słów czy zamieszanie medialne wokół działania polskich żołnierzy sprowokowała akcję Haszmurem za polskim mundurem, który ostatnio wsparła piosenkarka znana z przebojów Papierowy Księżyc, Dancing Queen czy Tin Pan Alley. Na potrzeby reportażu dla W samych superlatywach oceniła pracę żołnierzy, powołując się na słowa swoich zagranicznych znajomych. Halina Frąckowiak przed kamerami TVP powiedziała: miałam wiele telefonów za granicą od moich przyjaciół i znajomych, którzy podkreślali to, że są dumni, że Polacy, nasi mundurowi, tak świetnie się odnajdują w tej całej trudnej sytuacji. Następnie reporter Maciej Sawicki przekazał widzom: Halina Frąckowiak, dama polskiej piosenki, stoi murem za polskim mundurem. Po jego słowach znów usłyszeliśmy artystkę, która zachwalała polskich żołnierzy słowami, nie tylko z szacunkiem, ale z uznaniem dla tych ludzi, którzy, narażając siebie, są dla nas. Na koniec autor reportażu przypomniał, który Jacek Kurski i TVP przygotowują w uznaniu dla polskich żołnierzy. Wydarzenie odbędzie się 5 grudnia o godzinie 18. Pełne wydanie wiadomości TVP znajdziesz. Wypowiedź Haliny Frąckowiak rozpoczyna się od ok. 9 minuty programu.